bardzo miło mi gościć tutaj na Pomorzu. Przyjechałem aż ze Śląska, także super was widzieć, super, że tak dużo osób przyszło. Ja dzisiaj opowiem o smutnym DevOpsie, który przez cały 2021 rok walczył z problemami z Elasticsearchem w stacku ELK przy agregacji logów. I ta historia miała swój powód z powodu nowego projektu, do którego dołączyłem. Tam wiele rzeczy się działo, wiele problemów z tym Elasticsearchem pojawiło się. Omówię tutaj takie trzy główne, które były dla nas najbardziej dotkliwe, i potencjalne rozwiązania tych problemów omówię także. Potem zobaczymy, jaki był skutek. To a propos tych spektakularnych sukcesów lub porażek. Nie wiem, czy spektakularnie było, to powiedzcie mi na koniec, czy tak faktycznie było. A na samym końcu pojawi się taki plot twist, który po prostu zmienił wszystko. Ja nazywam się Adam Brodziak i zapraszam na moją prezentację. Chwilę o mnie. DevOpsem zajmuję się od 2009 roku. To jest taka znamienna data, znamienny rok, ponieważ to w 2009 roku DevOps w Belgii na konferencji w Brukseli jako termin został ukuty, został po raz pierwszy użyty, a ja wtedy byłem w Hadze. To jest taka zachodnia część Holandii, od Belgii chyba ze 100 km. Także ja lubię mówić o sobie, że zostałem tak uderzony pierwszą falą adopcji DevOps. A tak naprawdę byliśmy programistami i nie miał się kto zająć serwerami i trzeba było się za to zabrać. I taka jest prawda, prawdziwa historia. Od 2012 roku używam Elasticsearcha. Sytuacja była taka, że między jednym a drugim spotkaniem miałem trochę czasu, a usłyszałem na jednym z nich, że Elasticsearch to jest coś, co rozważamy. To w ciągu tych 20 minut zainstalowałem, odpaliłem, zaindeksowałem pierwszy dokument, byłem w stanie go wyszukać i powiedziałem: wow, to będzie coś. Ten Elasticsearch, w 2012 roku. Jak widzicie, bloguję i widzicie, że już pracuję trochę w tym Future Processing, a to, co tam widzicie po lewej stronie, dla was po prawej, ten tort, to jest coś, co się dostaje na dziesięciolecie pracy Future Processing. Także ja czekam w przyszłym roku właśnie na taką smakowitą niespodziankę. Znaczy nie niespodziankę, no po prostu bonus. I Future Processing trochę o nas. To jest firma, która ma siedzibę na Śląsku, stąd właśnie przyjechałem, ze Śląska, ale mamy biuro w Gdyni na ulicy Łużyckiej. Jeszcze mamy też biura w Argentynie, w Tarnopolu na Ukrainie i na Filipinach. Ponad 1000 osób pracuje, mamy całą masę klientów różnych ciekawych projektów. Ja wam opowiem dzisiaj tylko o jednym, ale tego jest naprawdę sporo. No i fajnych ludzi przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze. Trochę o tym projekcie, czyli co ten smutny DevOps, to znaczy ja, znaczy już teraz nie jestem smutny, bo już teraz mówię, rozmawiam tutaj z wami i mówię do was, ale w 2021 roku byłem smutny. To jak to się stało? Dołączyłem do nowego projektu i to jest firma, która jest, jak widzicie, 480 lat na rynku, także taka dość, wydawałoby się, wiekowa, aczkolwiek jeśli chodzi o technologię, to wow, to po prostu tam jest cloud native, mikroserwisy, ten kilkudziesięciu deweloperów. Naprawdę ja byłem pod wrażeniem. Tak przy okazji, to zdjęcie to jest taki podpowiedź. Jeśli zgadniecie nazwę firmy, to myślę, że jakaś niespodzianka was czeka przy stędzie Future Processing, ponieważ ja nie mogę tutaj mówić NDA zabrania, ale mogę potwierdzić, jak mi powiecie prywatnie, że to. Także zapraszam, jak zgadniecie, to fajna nagroda. I było też tam 50 ponad deweloperów i ci deweloperzy mieli taki problem. Ciągle narzekali, że nie potrafię znaleźć logów. Tych logów nie było w Elasticsearchu. Coś tam brakowało, albo się urywało, albo coś tam. To powiedzcie mi, kto z was używa Elasticsearcha ELK do logów? Czy są takie osoby na sali? Kto ma problemy z tym stackiem? O, nawet więcej osób. To jest ciekawe. Także słuchajcie dalej. A tak jeszcze z ciekawości, kto używa Grafany? Słuchajcie do końca.
trzy problemy, które chciałbym wam przedstawić i rozwiązania tych problemów, to są rzeczy, z którymi się właśnie zmagałem w tym 2021. Dynamic schema, taki, czyli dynamiczny mapping w Elasticsearchu. Elasticsearch to generalnie jest taka ciężka kobyła, no i dyski się zapełniają i wtedy jest problem. A to, co widzicie na zdjęciu, to są ludzie z Future Processing formujący logo Future Processing. I tam gdzieś ja też jestem, bo brałem udział w tym evencie, także to jeszcze było przed COVID-em, to taki dziwne, że tak ludzie blisko siebie stoją i tak gęsto. No, to tak już się nie robi chyba. Porozmawiajmy o tym, bo to jest prawdopodobnie taki główny problem i takie główne źródło. Mianowicie chodzi o to, że tych 100 mikroserwisów było opisanych w różnych technologiach, głównie Node i Java, ale tam nie było żadnego standardu logów, nie było jakiejś takiej uwspólnionego formatu, ani nic takiego. I to jest głównie problem komunikacyjny, dlatego tutaj widać, jak ludzie ze sobą rozmawiają, ponieważ to się staramy promować i tak naprawdę koniec końców do tego doprowadziliśmy, że ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać. Ale ja to starałem się rozwiązać też takie od strony infrastrukturalnej i od strony Elasticsearcha samego w sobie. Ale przede wszystkim, jakie są problemy, co generuje ta dynamiczna schema, która jest, powiedzmy, w Elastiku taka by default. Co to znaczy ten dynamiczny mapping? Że po prostu pierwszy dokument, który przyjdzie, to definiuje mapping i wszystkie pola w tym dokumencie są indeksowane, czyli cokolwiek tam pierwszego przyjdzie, to taki po prostu mapping powstanie. To jest domyślne zachowanie, ponieważ Elasticsearch tak ma być łatwy w użyciu i jest łatwy, mi się udało te pierwsze indeksowanie zrobić w ciągu tych 20 minut między spotkaniami, ale ma to swoje konsekwencje, bo jeden zły dokument może zrujnować cały indeks. I to, co ja proponuję zrobić, i to jest coś, co zadziałało też w moim poprzednim projekcie, gdzie mieliśmy też mikroserwisy, też Elasticsearcha do logów, to jest ustrukturalizowany log event, czyli mieliśmy ustaloną strukturę, jak taki log event powinien wyglądać, i on zawsze wyglądał tak samo. I te pola, które były zdefiniowane z góry, one były indeksowane w Elasticsearchu. Co nam to dawało? To nam dawało, że te indeksy w Elasticsearchu były dużo mniejsze, wyszukiwanie działało szybciej i zużywało mniej zasobów. Dodatkowo co jeszcze w tym poprzednim projekcie, czyli tym przed 2021, co nam się udało osiągnąć, to nie tyle ustalić taki format, ale wręcz go zakodować w bibliotece. Czyli zamiast deweloper zastanawiać się albo czytać dokumentację, albo gdzieś tam rozkminiać, jaki ten format powinien być, wystarczy, że użył naszej domyślnej biblioteki logowania i już załatwiony problem. Także to jest coś, co ja wam polecam, ustrukturalizowany log event, jeśli używacie Elasticsearcha, to jest tak naprawdę podstawa. Ustalić gdzie są detale, tam gdzie można wrzucić cokolwiek, gdzie jest jakiś typ logu albo nazwa aplikacji i timestamp i tak dalej, i tak dalej. To już zależy od konkretnego use case'u, ale ta struktura powinna być zdana i zdefiniowana właśnie w mappingu Elasticsearcha. Tutaj nam jeszcze dochodzi coś, co się nazywa index template, czyli żeby nie tworzyć tego jednego mappingu, tylko tworzyć te indeksy Elasticsearcha on demand według właśnie index template'u. Kolejny problem to jest, że Elasticsearch zużywa bardzo dużo zasobów i tutaj widać, jak Gosia pokazuje koleżance, patrz, jak ten Elasticsearch żre RAM. Tak było, nie zmyślam. To jest generalnie, nie wiem, czy cecha, czy problem Elasticsearcha, ale tak jest. Elasticsearch żre RAM jak szalony. I generalnie
zaleceniem samego Elasticsearcha jest używaj jak największych nodów EC2, czy jakichś tam innodów w innej chmurze, jak możesz. Tak, daj mi całe zasoby całego świata i tak zużyję. To, co jeszcze tutaj jest istotne, że standardowa konfiguracja Elasticsearcha, taka, żeby przyspieszać to indeksowanie i żeby mieć większą redundancję danych, to jest chyba dwa shardy, jeden shard primary i potem jeszcze dwie repliki. Czyli mamy trzy kopie tych samych danych. Raz, dwa, trzy. Jest jeden ten podstawowy, która musi być i dwie jeszcze dodatkowe kopie. I jakkolwiek to dla takich danych, które nas interesują i które są bardzo ważne, to jest potrzebne, albo jest potrzebne do tego, żeby skalować zapytania i żeby one się mogły wykonywać równolegle, to dla logów, czy to faktycznie musi tak być? Nie wiem, my podjęliśmy decyzję, że nie, że nie potrzebujemy tyle replik tych poszczególnych shardów, czyli nie potrzebujemy tyle kopii danych. Jak się jakieś logi zgubią, to trudno. I tak się gubiły, nie? Więc jak się zgubi trochę więcej, no to co komu to zrobi różnicę, a przynajmniej zaoszczędzimy trochę pieniędzy. No to w IT, tak jak w każdym innym biznesie, tutaj nie ma takich zero-jedynkowych rozwiązań. Zawsze jest jakiś trade-off. W tym wypadku albo płacimy dużo pieniędzy i mamy wszystko, albo wybieramy rozwiązanie bardziej zoptymalizowane, takie pod względem kosztów na przykład, takie, które niesie pewne konsekwencje. No to tutaj wybraliśmy świadomie taką. Skoro te logi i tak się gubiły, to spróbujmy tego. Może będzie lepiej. Zaraz się dowiecie, czy było, bo to jeszcze nie zdradzam. Użyliśmy też takich EC2, które są memory optimized i generalnie one są dla Elasticsearcha takie lepsze, także Elasticsearch tam może więcej tego RAMu zeżreć, ponieważ dokumentacja Elasticsearcha zaleca przeznaczyć połowę dostępnej pamięci RAM na heap size dla JVM-a. To jest, ale nie więcej niż 32 GB, także to jest taka zagwozdka. Z tym uważajcie, nie ma sensu dawać więcej, ponieważ wtedy są takie niepożądane konsekwencje, jeśli chodzi o garbage collector. To może nie zadziałać. Także takie nody, które mają, znaczy EC2, które mają 64 GB RAMu i 32 na heap size dla Elastica, to takie w sam raz, znaczy takie Elasticsearch będzie was kochał wtedy. I właśnie ten heap size trzeba ustawić. Co jeszcze? Czasami dysk się zapełnia. Czy to jest EBS, czy jakiś inny dysk, czy takie dyski na maszynach on-premise. I wtedy Elasticsearch po prostu nie indeksuje. I tutaj widzicie Bartka, który po prostu musi czytać logi w terminalu, ponieważ Elasticsearch się zapchał i już nie zapisuje nowych logów. I to był duży problem, bo to się może wydawać taka pierdoła, ale jak jakaś aplikacja po prostu ześwirowała i logowała jak szalona, bo coś się tam stało, to potem nie można było dostać się do tych najświeższych logów, które by stwierdziły, co tutaj się zadziało, tylko mieliśmy jakieś stare, a potem od pewnego momentu zapchały się i Elasticsearch powiedział, nie, ja już jestem tam 80 czy 90% zajętości dysku i już więcej nie przyjmę. No i co wtedy? Tak, właśnie tak naprawdę przy 85% to już zatrzymuje, to już jest taki, te indeksy są włączone w taki tryb, że już tutaj proszę mi nic nie dodawać, ja sobie tam nie będę więcej zapisywać. Także 85% zajętości dysku w Elasticsearch to jest taka, powiedzmy, do tej granicy jeszcze jest ok, powyżej już jest, zostanie wyłączone, a potem już jest ten indeks całkowicie zablokowany. To, co może pomóc i czego próbowaliśmy, to jest kurator. Nie wiem, czy ktoś miał do czynienia z kuratorem, tak się zastanawiam. Jedna osoba, tylko dwie. To może wyjaśnię, czym jest ten kurator. Kurator to jest takie rozszerzenie, czy taki dodatek do Elasticsearcha. Jest też tam wbudowany w Xpacku, jeśli ktoś płaci licencję i te ogromne, te dziesiątki tysięcy dolarów za licencję Elastica, to jest też w Xpacku.
ale kurator to jest takie open source'owe rozwiązanie, taka alternatywa, która utrzymuje ileś dni logów. Jeśli mamy tam właśnie zdefiniowany dobrze ten indeks template, logi się nazywają tak dany dzień, to kurator sobie zapewnia, że tylko 7 dni na przykład. No i generalnie to powinno działać fajnie, chyba właśnie, że się trafi jakiś taki serwis, który loguje niesamowite ilości danych i wtedy jest właśnie problem, o którym opisałem. I kolejny jest taki, że jak po prostu jeden serwis może przeciążyć tego Elastica, zapchać dysk, ale też przeciążyć te nody, które indeksują i odkładają dane. No i co tutaj można zrobić? To, co my zrobiliśmy po próbie z kuratorem, który nam nie zdał egzaminu, ponieważ nas właśnie nie zabezpieczał przed takim przypadkiem, że ten serwis świruje, napisaliśmy sobie skrypt w Bashu, który jest odpalany co godzinę i on sprawdza, czy dysk już przekroczył te 80 czy 85%, jeśli tak, to po prostu dropnij najstarszy indeks. I od tego czasu problemy się skończyły. Takie proste, ale takiego rozwiązania nigdzie nie widziałem i nigdzie nie byłem w stanie go znaleźć, a szukałem chyba ze 2 dni, spędziłem na szukaniu takiego rozwiązania, bo wydawało mi się, że ktoś już na to wpadł, przecież to jest takie, jak teraz to wypowiadam, to jest takie oczywiste. Jak chcesz mieć zawsze najnowsze logi, to wywal te stare. Jak się kończy miejsce na dysku i już, proste. Ale jakoś nikt wcześniej tego nie zrobił, nie zakodował. My napisaliśmy skrypt w Bashu, on miał chyba ze 20 linii, parę wywołań curla i załatwił sprawę. Jeśli bylibyście zainteresowani tym, to wydaje mi się, że ja mogę ten skrypt opublikować. Także dajcie znać, podejdźcie do mnie później albo odzywajcie się z pytaniami po prezentacji, to wydaje mi się, że tutaj da się coś zrobić. I to jest coś, co nam załatwiło ten problem. No i jak myślicie, jaki był rezultat tego wszystkiego, tych wszystkich wysiłków? Udało się, nie udało się, były jakieś dalsze problemy i tak dalej, jeszcze coś? Tak, Bartek w końcu mógł czytać logi w Kibanie. Co więcej, nie było już żadnych, to jest akurat Daniel. Daniel jest zadowolony, bo on sobie może sprawdzać te logi w Kibanie. Już nie musi grzebać tam po konsoli albo wchodzić na kubectl, logs, albo robić jeszcze jakieś inne cuda po to, żeby sprawdzić najnowsze logi. One już są w Kibanie. Tak naprawdę ten zestaw tych rozwiązań, które tutaj zaprezentowałem, jeszcze paru innych, które tam się trafiły po drodze, bo jeszcze były problemy z Fluentd, to jest taki log shipper, ale to jest Fluentd, to jest w ogóle kosmos i to jest temat na osobny rant, to taki, gdzie można przeklinać, bo tutaj chyba nie można, bo się to nagrywa, więc to na kiedy indziej. Teraz skupiam się na Elasticsearchu, ale taki był efekt, że ja nawet pamiętam, jak było takie zebranie wszystkich programistów, ja mówię, czy od momentu, od 2020 roku, bo to gdzieś tam było chyba gdzieś w połowie 2022, mówię, czy się zdarzyło tak, że nie było logów, że nie potrafiliście znaleźć tych najnowszych? Oni mówią, że nie, że od tej pory wszystko działa. A to był właśnie moment, kiedy zdeployowaliśmy ten skrypt do dropowania najstarszego log indeksu. Oczywiście to samo według mnie by nie wystarczyło. Nawet ważniejsze były te rzeczy, które zrobiliśmy wcześniej, czyli ten zdefiniowanie tego log eventu, tego standardu i zadbanie o to, żeby była tylko jedna replika i żeby to zużywało mniej zasobów. To tak naprawdę były te warunki konieczne, ale niewystarczające. Warunek wystarczający to właśnie był ten skrypt, który usuwał najstarsze logi. Tylko czy to jest koniec historii? No niestety nie, ponieważ Elasticsearch nadal był drogi. Mówiłem o tych maszynach, o tych EC2-kach, które mają 64 GB RAM-u, które tak naprawdę są niezbędne, żeby Elasticsearch był zadowolony i żeby dobrze działał. No to kosztuje,
to kosztuje całkiem spore pieniądze, a takich trzeba mieć ze 2-3 tak minimum dla redundancji, dlatego żeby to tak, nie chciałem powiedzieć sprawnie działało, ale tak naprawdę, żeby jako tako działało. No i co tutaj? Co z tym można teraz zrobić? Iść dalej w optymalizację? Zastanawiać się nad tym, co tam jeszcze można zrobić? Jeszcze, nie wiem, ograniczyć albo coś, jakieś pomysły? To jest to. U nas pojawił się nowy bohater. I to jest właśnie ten plot twist. I ten bohater jest taki, powiedziałbym, ciekawy. Nie zapowiadało się. Bo to jest ten bohater. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana. Kto wie, jak się nazywa? Jak? Tak jest. I ten nasz bohater to jest Grafana Loki. Grafana Loki to jest rozwiązanie od Grafana Labs, czyli takiego firmy, która stoi za Grafaną, za tym narzędziem do wizualizacji, za Prometheusem, Tempo. Przejęli jeszcze tam parę innych projektów, takich powiedzmy mniej znaczących, ale to są te największe. I to jest coś, co oni oferują w pełni open source. Jest też taka oferta, która się nazywa Grafana Cloud i tam to wszystko jest zintegrowane i ładnie, pięknie działa, ale jak najbardziej można to po prostu wziąć te rozwiązania open source i posklejać w taki sam sposób jak Elasticsearch Logstash Kibana. Jeszcze jest Promtail do wysyłania logów do Loki i to po prostu Promtail a Fluentd to niebo a ziemia, także Promtail tak, Fluentd to nie. I tutaj mam takie małe porównanie na bardzo wysokim poziomie, bo mówiłem o tych problemach ELK, to są po waszej lewej stronie na szaro, bo nie jest ELK fajny. Loki jest na biało, bo jest fajne. To, co jest najważniejsze, to, że w Loki już nie ma schemy, czyli nie trzeba się przejmować tymi polami, czy ten mikroserwis loguje dane w odpowiedni sposób, czy tam odpowiednio zdefiniowany jest na przykład timestamp, albo nie jest zdefiniowany i tak dalej. To traci na znaczeniu, ponieważ w Loki wszystko jest po prostu tekstem. To, co jest taką kolejną cechą bardziej właśnie architektury Loki, to jest to, że ta ciężkość Elasticsearcha w porównaniu, czyli to jest taki jeden tak naprawdę monolit, tak wielka masa, w porównaniu do Loki, która składa się tak naprawdę z wielu mikroserwisów, które można niezależnie skalować. Jaka tutaj jest różnica? Żeby skalować Elasticsearcha, to trzeba wiedzieć tam wewnątrz, co w Elasticsearchu siedzi i jak to obsługiwać. Żeby skalować Loki, trzeba znać Kubernetesa, albo ECS-a, albo jakieś inne po prostu narzędzie do konteneryzacji i orkiestracji. Niekonieczne jest znanie tych dokładnych tam wewnętrznych bebechów, żeby skalować. No i rzecz, która mnie najbardziej cieszy, to, że nie było już tego problemu z pełnymi dyskami, ponieważ używaliśmy po prostu bucketów S3, czyli Amazon S3 do składowania danych. I to nie jest tak, że to jest jakiś taki dodatek, albo że to jest takie połatane, tylko że Loki jest pomyślane, zaprojektowane i zaprogramowane z myślą o używaniu bucketów S3. Czyli całe wszystkie te indeksy, w sposób, jaki to indeksuje dane, w sposób, jaki to składuje dane, jest pomyślany właśnie o użyciu bucketów. I rezultat jest taki, że te zapytania są szybkie. A inny rezultat jest taki, że po prostu przestaliśmy się martwić o miejsce na dyskach i przestaliśmy się martwić retencją logów, ponieważ nas to tak naprawdę nie interesowało. Zapisywanie pół roku logów w S3, żaden problem, nawet się nie zająknął. Także tutaj nam odchodzi kolejny problem po prostu ze skalowaniem tego storage'u. No i last but not least, S3 jest tak z 10 razy tańsze niż Amazon EBS, czyli ten Elastic Block Storage, który jest używany w EC2 do
do Elasticsearcha. I to są właśnie właściwie te rzeczy, o których mówiłem, że jest zaprojektowany do S3, że po prostu skaluje się jak mikroserwisy, czyli nie trzeba znać tych bebechów, żeby skalować. I taka rzecz, która jest bardzo fajna, to jest integracja z metrykami, czyli jeśli używacie Grafany do wizualizacji, używacie na przykład metryk z Prometheusa, ktoś Prometheusa używa, tak z ciekawości? O, jest parę rąk w górę, to się bardzo ładnie integruje, i ponieważ i Prometheus, i Loki używają tych samych systemów, tego samego systemu labelowania metryk i logów, dzięki czemu można zrobić coś takiego. To jest akurat taki przykład wygenerowany, żeby tylko wam pokazać, ale idea jest taka, że z jednej strony wyświetlamy sobie metryki, tu akurat mam takie, że wyglądają, że nic się tam ciekawego nie dzieje, ale może być takie, że tutaj będzie jakiś pik albo coś i można sobie za pomocą kursora zawęzić do tego czasu i to samo zostanie zreprodukowane tutaj, do tego samego czasu zostaną zawężone logi dla tego samego namespace'a, czy tam bardziej szczegółowo dla jakiegoś konkretnego serwisu i można patrzeć jednocześnie na metryki i na logi. I to jest naprawdę, to jest killer feature przy debugowaniu jakiegokolwiek problemu na produkcji. Tego się nie da zastąpić. Ale logi to nie tylko same super rzeczy, ideały i nie jest bez wad. Szybko to się rozwija, ten projekt, co z jednej strony powoduje, że cały czas dokładają takie bardzo fajne feature'y. Na przykład chyba jeden czy dwa release'y temu dodali kompatybilność z GDPR a propos prawa do bycia zapomnianym, czyli że można usunąć z logów jakieś referencje do danej osoby. Wcześniej tego nie było i trzeba było to robić jakoś tam ręcznie, nawet nie chcę wiedzieć jak. Także to jest jedna z tych konsekwencji. Dashboardy, które dostarczają do Grafany, to one tak średnio pasują, trochę trzeba je tam poprawić. No i ten szybki development powoduje, że pojawi się teraz taki właśnie problem z helmchartami, bo jedne helmcharty, które są wycofywane, a inne są obecnie wdrożone jako te, właśnie tych używajcie. Te starsze helmcharty nazywają się Simple Scalable, ale nie mają autoskalowania, po prostu jest w dokumentacji, ale nie działa. Zgłosiłem im issue w grudniu i od tego czasu cisza. Także chyba przerzucili się na te nowe, nie wiem, jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale generalnie rozwiązanie działa nam od pół roku, działa dobrze i się sprawdza. Z tymi zagwozdkami. Także to tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę i czekam na pytania. Tu macie kontakt do mnie, jakbyście chcieli zadać pytania jeszcze później. No to ja podejdę z mikrofonem, fajnie, że są pytania. Cześć, słuchaj, mam takie pytanie, bo mówiłeś, że kończyły wam się dyski. Ile mieliście requestów na, nie wiem, na sekundę i danych? I jaki czas trzymaliście te dane? Nie wiem, z okresu tygodnia, dwóch miesięcy, 486 lat? Wiesz co, jeśli chodzi o log retention, to mieliśmy tydzień albo dwa, to zależy tam od use case'a. A ile requestów na sekundę? Nie wiem. Naprawdę, teraz tak sobie próbuję z głowy policzyć, ale to były dziesiątki, jak nie setki. Mhm. Może więcej nawet. I tak jeszcze pytanie, jaki mieliście storage? To były EBS-y, a pytasz o rozmiar, tak? Mhm. Tak. O, wiesz co, nie wiem. Chyba z 200 gigabajtów każda EC2 miała. Tak mi się, tak bym, jak miałbym strzelać, to tyle bym powiedział. No okej, dobra. Znaczy, to już nie mam pytania. Wspomniałeś tam o kosztach ELK
I mam pytanie, czy porównywaliście te koszty z kosztami cloudowego serwisu, na przykład CloudWatcha w AWS-ie? Tak, porównywaliśmy. CloudWatch był droższy od 5 do 15 razy, zależy od konkretnego use case'a. I przy tym konfigu LK, który mieliście, tak? Tak. Wciąż to było 10-15, a teraz przy Loki? O, no to nie wiem. To Loki jest tańszy gdzieś tak, no może nie 10 razy, no ale tak z 7 podejrzewam. Ale od LK, czy od... Od LK. Czyli ta różnica między Loki a CloudWatchem już musi być ogromna w takim razie. Tak, okay. Tak podejrzewam. Znaczy nie jest, teraz nie jestem pewien dokładnie tych, ale różnica pomiędzy tak, używaniem tylko CloudWatcha a tym naszym setupem to była naprawdę duża, a potem jeszcze kolejnym takim rząd wielkości nam się to zmniejszyło przy używaniu Grafana Loki. Okej, dzięki. To już właśnie nie jest 2 razy, 3 razy, tylko to są rzędy wielkości tak naprawdę. Czy jeszcze jakieś pytanka? Dobrze, to ja jeszcze może zadam jedno pytanie z czatu, które zostało przysłane. Dlaczego używaliście Fluent zamiast FileBita? Czy chodziło o licencję? Czy możesz się podzielić doświadczeniem z Fluent? Polecasz alternatywę? To jest dobre pytanie, dlaczego używaliśmy Fluent? Nie wiem, bo to ja odziedziczyłem i po prostu starałem się rozwiązywać problemy. Alternatywę to Fluent Beat jest już lepszą alternatywą. To jest od tych samych twórców, tylko że napisane w C i bez problemów, które są po prostu w tej wersji Fluently, ponieważ jest napisany w Rubim. To bym polecał. W nowym projekcie używamy FluentBit i na razie sprawdza się dobrze, ale to jest za krótko, żeby jeszcze wydać taki wyrok, czy to faktycznie jest fajne. Okej, czy jeszcze jakieś pytanko? Tak, to dziękujemy bardzo Adamowi. Dzięki.